Mamusiu, niech z Gadzy wróci do nas nasz kochany Adam Bagdaj! Jej! Jej! Co za niespodziewany początek roku! Adam Bagdaj! Jej! Juhuhu! A może najpierw się przedstawimy, co? I znaczy przywitamy, znowu się pomyliłam. Cześć! Cześć! Tu Ola, Maja i Adam Bagdaj! Jak zwykle Adam Bagdaj, ale Maja niech się odezwie, bo Maji w ogóle nie słychać. I Maja. Czyli? Kulturki. Czyli kulturki. Maja teraz taka nieobecna, bo sobie maluje. No właśnie, chciałam to zaznaczyć, że Maja dzisiaj ma tutaj w naszej rozmowie bardzo ważne zajęcie, bo rysuje i to w dodatku rysuje książkę. Kulturki. Ale odcinek dzisiaj, ten dzisiejszy odcinek to odcinek Oli, zatem oddajemy jej głos. Wiemy, że będzie Adam Bagdaj. Nie możecie się doczekać, jaką książkę dzisiaj dla Was Ola będzie recenzować? Adam Bagdaj. No jest tak wesoło, że książka może być tylko jedna. Podróż za jeden uśmiech. Dokładnie, Podróż za jeden uśmiech. Znowu starość i to znowu starość, który był sfilmowany. Na pewno osoby trochę starsze ode mnie i w moim wieku pamiętają film i serial Podróż za jeden uśmiech z taką charakterystyczną bardzo muzyczką. Tak, dlatego że ja też to śpiewam z moją grupą. Dokładnie. Dokładnie ta muzyczka. Na pewno sobie ją przypomnijcie. Jakbyście ją tylko usłyszeli, to będziecie wiedzieli, że chodzi, o który serial chodzi. I na pewno pamiętacie też jego głównych bohaterów, no o których nam już opowie Ola. Poldek chyba? Tak, jednym z głównych bohaterów był Poldek. Duduś. A drugim był Duduś. Czyli jest Poldek i Duduś. Tam na samym początku oni mają jechać do Warszawy. Nie, oni chyba są w Warszawie i mają jechać nad morze i okazuje się, że ich wujek nie może ich podwieźć i ich ciocia, która tam się nimi opiekowała, to zostaje z nimi i ona chce ich odwieźć, ale postanowiła, że oni sami pojadą pociągiem. I tam ta ciocia jakby spotkała jakby swojego chłopaka i już jakby nie mogła ich odwieźć na stację, więc i jeszcze zapomniała im kupić biletów, więc dała im pieniądze na taksówkę, 500 zł. No i oni pojechali i potem okazało się, jakby nie powiem, bo to na samym końcu się okazało, ale tak normalnie to tam było w tym momencie, że któryś z chłopaków zgubił te wszystkie pieniądze, 500 i zostali bez pieniędzy. No i jak sobie tu poradzić? I postanowili pojechać autostopem. Mhm. A co to jest autostop? No właśnie, co to jest autostop? To jest bardzo ciekawe pytanie, Maja tutaj zadała za swojej kartki. Wiecie, co to jest autostop? Nie, oczywiście. Bo Maja oczywiście zna piosenkę autostop, bo kiedyś ją nawet śpiewała. Karin Stanek, pamiętam, babcia ją uczyła śpiewać. Autostop. Siadaj, bracie, dalej, hop. Czyli... Autostop. A z czym wam się kojarzy autostop? Autostop! Żeby auto jechało i jak ktoś stoi, no to ono się zatrzymuje. Zatrzymuje się. Auto jedzie, tak? W jakimś tam celu, kierunku. A autostop to była taki zwyczaj, nie wiem jak to nazwać, taka technika dojazdu w różne miejsca. Bez pieniędzy. Polegało to na tym, nawet się mówiło, że się łapie auto na stopa. Czyli stało się z boku ulicy, łapało się, machało się rączką, żeby się auto zatrzymało. Auto się zatrzymywało. Się szło do tego auto, się pytało, gdzie pani jedzie i ewentualnie czy można się z tym kimś zabrać, czy jeśli ten ktoś jechał w tym samym kierunku, w którym my chcemy jechać,
to czy można się z kimś zabrać. No i kiedyś był to bardzo modny sposób poruszania się, bo też niewiele osób miało samochody, niewiele autobusów, pociągów i innych środków komunikacji jeździło. Taksówek też nie, taksówki no, też tak nie jeździły, w sensie nie było ich aż tak dużo nie jeździły aż tak bardzo na takie długie trasy. No więc autostop, a szczególnie jakby najważniejsze było to, że to było za darmo, tak? Czyli że nie trzeba było tej osobie płacić. I że, znaczy jakby pomijam fakt, że to był niezbyt bezpieczny sposób transportu, no ale jak sobie porozmawiacie ze swoim tatą, to tato wam opowie, że on właśnie autostopem był nawet w takiej podróży po Europie. I ja autostopem jechałam 2 albo 3 razy. Do szkoły. Raz kiedyś wróciłam ze szkoły, jak już byłam w ogólniaku, właśnie stopem, bo mi uciekł autobus. A raz też jechałam, ale no to wtedy nie byłam sama, więc się aż tak bardzo nie bałam, bo jechałam z kolegami i jechałam z Wrocławia do Karpacza. Jechaliśmy na jakiś wyjazd. No dobra, to wiemy już, co to jest autostop. No i co z tym... Płotkiem i Dudusiem. I oni w tej książce podróżują autostopem i oni tam też na pierwszej jakby swojej stacji, można powiedzieć, jak już dojechali do jakiegoś tam miasteczka, to oni tam zobaczyli takich dużo starszych, Meksykańczycy chyba? Tak. Mhm. Meksykańczycy sobie też pamiętam, bo trochę szukam właśnie ten rozdział. Mhm. I tam, Meksykanie, tak? Mieszkańcy Meksyku. No, tak, ale oni nazywali ich Meksykańczykami. Aha, okej. Okay. No i oni tam ten Poldek i ten Dudus chcieli zaproponować wspólny jakby ten. I on w ogóle ten Poldek, żeby pojechać jakimkolwiek autostopem, no to też w czasie jazdy autostopem to ciągle kłamał wszystkim o jakiejś ich historii, ciągle wymyślał jakieś nowe i tym Meksykańczyku powiedział, że on mieszka... nie pamiętam, że on chyba mieszka w... że chyba mieszka coś tam w domu dziecka i ktoś się tam nim opiekuje i on jest dla niego bardzo zły i on postanowił uciec, a temu Dudusiowi, że ten Duduś uciekł swoim bogatym rodzicom i ukradł dużo diamentów i ci Meksykańczycy myśleli, że oni mają te diamenty, więc potem tak podstępnie zrobili, że razem z nimi pojechali, skradli diamenty, to skradli worek, gdzie podobno miały być diamenty, a tak naprawdę było tam jedzenie na podróż i potem oni wyskoczyli, oni tak, dlaczego oni tak szybko wyskoczyli? I potem się zorientowali, że nie mają jedzenia. No nie, zabrali im to jedzenie. Tak, bo myśleli, że to są diamenty. O nie. Mieli jeszcze więcej przygód? Bardzo dużo. I co, każdy etap ich trasy to była jakaś przygoda, prawda? Tak. Zdradzisz nam, Olu, czy dojechali? Czy nie? Czy lepiej nie? Lepiej nie. A masz jakąś taką swoją ulubioną przygodę? Którą możesz opowiedzieć? Tak, jak potem oni jakby po paru tam przygodach, kolejnych po jakichś 6, spotkali się znowu z tymi Meksykańczykami, rozbili razem obóz i dowiedzieli się o takim czymś, że za każdy zbierany tam grzyb można było dostać jakieś 5 zł. Mhm. No i oni tam poszli zbierać grzyby. I tam potem zginął Dudu, na chwilę zginął Duduś i przyjechała ekipa filmowa, i najpierw ten Poldek, oni tam wymyśleli już na scenę i on myślał, że oni chcą kogoś zamordować, więc zawołał tych Meksykańczyków. Oni wszyscy się na nich rzucili i potem ci filmowcy jeszcze chcieli wziąć tego Polska do filmu swojego. Ale okazało się, że Duduś zginął i on zamiast jechać na taki casting jakby, to musiał iść szukać go. To już wtedy były castingi do filmów. Filmowcy szukali aktorów. No nie pamiętam, czy to był casting, ale chyba tak. No tak, ale to takie jakby taki casting, tak? Czyli to była taka twoja ulubiona przygoda. Powiedz, Olu, co ci się najbardziej podobało w tej książce?
Mi się podobało, że oni ciągle jakby jeździli tak na gapę i no... No nie na gapę, no. Na gapę to się jeździ bez biletu, prawda? No ale nie jeździli bez biletu. No jeździli, ale autostopem. No tak, ale no tak, że oni tak jakby też dużo rzeczy robili nielegalnie. To ci się podobało? Maj też mi się podobało, nie? Nie. No na pewno Maj bardziej niż tobie, bo ty jesteś taka, bym powiedziała, wszystko zgodnie z zasadami. Dlatego ci się podobają takie książki, co? Jak coś robią nielegalnie. A co robili nielegalnie? Oni tam mówili, że... chyba uciekali z jakichś tam miejsc. Chyba z policji uciekali. Nie no. No bo co, pewnie się o nich ciotka martwiła, co? Pewnie ich szukała później. No nie, ona to nie. Nie? Nie szukała ich. Ale ten ojciec tego Dudusia, wzięliśmy nawet ogłoszenie jakby w radiu też, że szukają i oni i tak uciekali. A pamiętasz, Ola, mniej więcej ile oni mieli lat, Duduś i Poldek? Chyba nie mówili, albo 11? 12? No bardzo możliwe, że 11 koło tego mieli. Wieku. No, coś koło tego wieku. Się, 11. Wyobrażacie sobie siebie takie w wieku 11-12 lat, że jedziecie przez Polskę autostopem? Co? Jakoś słabo. Jakoś słabo chyba, co? Ona by się pewnie pożygała. Raczej ty, Maja. Ona by musiała w taką podróż dużo aviomariny wziąć. Chyba, prawda? No, mogłoby by tak. Dokładnie. Jeżdżenie autem to nie jest ulubiona rozrywka Oli. Niestety. Więc też zawsze musimy uważać. I autostop chyba nie byłby najlepszą opcją, prawda? Nie. Dla ciebie. Chyba... A autostop jest niebezpieczny? Dlaczego? No, bo jakby nigdy nie wiesz, do kogo wsiadasz do auta. I to jest obcy człowiek, prawda? Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy mają dobre zamiary, ale są też tacy, którzy mają złe zamiary, tak? I mogą cię na przykład okraść. Tak, albo tak jak w książce Dudusiowi i Poldkowi ukradli jedzenie, prawda? Ale oni z nimi jechali i ktoś inny ich podwiozł. A, no to ale ktoś inny, no. No to ale ktoś ukradł, prawda? Tak, ale ci Meksykańczycy. Czyli oni jakby jechali z nimi tym autostopem, oni wszyscy razem weszli do tego auta kogoś innego. On ich wiózł i jakby Meksykańczycy już wysiedli z tymi ich rzeczami, a tamten człowiek był dobry, który ich podwoził. No właśnie, ale no nie zawsze ten człowiek, który cię podwozi, jest dobry i nie zawsze ma takie dobre zamiary, więc trzeba bardzo uważać. Ale jak już mówiłam, no teraz też to działa w drugą stronę, tak? Bo nie zawsze ci, którzy jakby jeżdżą autostopem, są osobami, które mają dobre zamiary, prawda? I też kierowcy się boją i też nie zatrzymują się często, żeby kogoś wziąć na tak zwanego stopa. No, to jest taki właśnie stary sposób na podróżowanie, ale już no, trochę stracił. Rzadziej używany. Rzadziej używany, bo, no, bo głównie ze względu właśnie na to bezpieczeństwo. I też taką wygodę. No teraz też jest dużo więcej możliwości, tak? Teraz na przykład jest swój też... własny samochód. No tak, ale teraz też na przykład są samoloty dużo bardziej dostępne niż kiedyś, tak? Więc jak się chce na przykład gdzieś do Europy dostać, w jakieś miejsce w Europie, no to dużo szybciej jednak jest, jak poleci się samolotem, niż jakby się miało jechać stopem, tak jak tata jechał, nie wiem, tam do Francji czy gdzieś. Serio? Kilka dni po prostu autostopem. Serio? No serio. Warto z nim porozmawiać o tej podróży, żeby zobaczyć właśnie, na czym polegał autostop. Tato wam dokładnie wytłumaczy, jak to wyglądało. Pewnie było strasznie. Chyba nie obrabował go ten pan, który z nim jechał. Nie, tato jechał nie sam, bo jechał z kolegą. No i sobie tak podróżowali właśnie. Aż tam dojechali. Autostopem. Autostopem, dokładnie. Autostop! Tak to wygląda. Komu, Olu, byś poleciła tą książkę? Wszystkim. Wszystkim? A ja i Adamowi Bagdajowi. No, na pewno. Ja myślę, że jak wszystkie książki Adama Bagdaja, to jest taka właśnie książka trochę uniwersalna, ale też z drugiej strony taka książka, w której już właśnie przez to, że jest, no ma swoje lata, tak to nazwijmy,
to trzeba pewne rzeczy tłumaczyć, prawda? Na przykład dzieci w dzisiejszych czasach mogą już nie wiedzieć, co to jest autostop. A myślę, że nam, osobom, które czytały tą książkę w, powiedzmy, w latach 80., to, no to się od razu kojarzyła podróż za jeden uśmiech, że to jest właśnie podróż autostopem. I właśnie z tym filmem i z tą książką. Chciałabyś coś dodać, Olu, jeszcze? Chyba nie. No dobrze, w takim razie się już chyba pożegnamy. Ta nasza podróż z podróżą za jeden uśmiech się kończy. Ale bardzo Wam tą książkę polecamy. Też rodzicom, bo to fajny powrót do przeszłości. I życzymy Wam i udanego dnia, i może jakichś super udanych podróży w tym roku. Autostopem. Niekoniecznie autostopem, ale mamy nadzieję, że ten najbliższy rok przyniesie Wam nie tylko dużo fajnych książek i dużo fajnych przygód książkowych, ale też dużo takich fajnych przygód w rzeczywistości. Nogowych. Przygód i podróży, bo podróże to zawsze przygody, prawda? No, chyba. Myślę, że tak. Pa. Pa, pa. Pa, pa. Do usłyszenia następnym razem.